Historia fabryki porcelany w Ćmielowie sięga końca XVIII wieku. To właśnie w tym mieście, położonym nieopodal Ostrowca Świętokrzyskiego, w 1790 roku wybudowano manufakturę, w której do dziś produkuje się jedną z najpiękniejszych porcelan w Europie. Dziś wybrałem się do Ćmielowa, żeby zobaczyć, jak powstaje białe złoto, czyli porcelana. A przy okazji zobaczymy, jak powstaje nasza filiżanka klubowa. Mateusz Zaręba, zapraszam. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam, panie Mateuszu. Zakładam porcelany Ćmielu, bardzo mi miło. Chciałam zaprezentować panu nasz fason, który byśmy chcieli zaoferować do zamówienia specjalnego, specjalnie dla Wiwetarki Kielce. Dobrze, to może byśmy jakieś oglądali, coś byśmy wybrali z tej kolekcji. To ma być coś bardziej klasycznego, czy nowoczesnego, czy takiego bardziej uniwersalnego? Moim zdaniem chyba to będzie lepiej takie coś uniwersalne dla młodszych i starszych, dla pań i panów. Jednym z naszych ostatnich nowych fasonów jest fason akcent, który często też wykonujemy pod zamówienia specjalne. Można tutaj umieścić logo, w zasadzie i na filiżance, i na spodku, w dowolnym projekcie. A to jest fason Quebec, bardzo oryginalny ze względu na swoją formę filiżanki, która jest lekko przechylona, co powoduje, że ten fason jest bardzo nowoczesny, pomimo okrągłego kształtu talerzy i dosyć fikuśne uszko. Tamte bardzo mi się podobają, ale szczególną uwagę przykuła ta filiżanka. Co pani mi o niej opowie? Ten fason nazywa się Yvonne i on jest w naszej ofercie już od jakiegoś czasu. I to takie udane połączenie klasyki z nowoczesnym kształtem. I to bardzo uniwersalny fason, na którym również można umieszczać logotypy, znaki i wszelkiego rodzaju grafiki. I myślę, że na tym fasonie super będzie wyglądało państwa logo. Też jak mi się wydaje, taki prosty kształt. Dobry wybór. Zapraszam w takim razie na naszą produkcję. Będę mogła panu pokazać, jak produkuje się porcelany, jak wygląda technika produkcji porcelany, która jest dosyć skomplikowana. Jesteśmy u projektanta pana Mariusza, z którym zaprojektujemy naszą filiżankę klubową. Panie Mateuszu, jeżeli macie wybraną filiżankę, to proponuję wprowadzenie pewnych rozwiązań kolorystycznych, właśnie nawiązujących do waszego logotypu. Może na obrzeżu, w okolicach obrzeża filiżanki, wraz z logo. Na spodku. To teraz spróbujmy zrobić na ten model. Wykonaliśmy model. Z niego następnie powstanie forma, która trafi na produkcję. No, z tej formy będziemy wykonywać kolejne wyroby z porcelany. Panie Mateuszu, teraz jesteśmy na wydziale odlewni, gdzie z masy porcelanowej lejnej, płynnej, odlewane są ręcznie różne rzeczy wgłębne. Na przykład bombonierka, która po wypale wygląda tak, a przed wypałem jest to coś takiego. Dowiedziałem się, że po wypaleniu ta piłeczka zrobi się taka wielkość 17%, jak tu pani podpowiada, mniejsza będzie, już coś powoli zaczynam tutaj łapać. Skoro już tutaj jestem, to zamieszam wszystkie i idę po kolei, troszkę widzę tego wszystkiego, tutaj widzę, więc troszkę posiedzę, dzisiaj chyba trening będę miał wolny.
Dobra, to była ostatnia. Teraz możemy iść dalej. Tutaj znajduje się szkliwierka, która takie spotki, półprodukty szkliwi automatycznie. Zanurza je w szkliwie i później to idzie jeszcze do wypału ostrego i wychodzi gotowy produkt. Trzeba troszkę z tym ostrożyć, bo wiadomo, że to są bardzo wrażliwe rzeczy. Jedziemy właśnie teraz do pieca. Dotarłem do pieca i teraz się zapytam tutaj pana Krzyśka, jaka panuje w tym piecu temperatura. I to idzie tam, następuje wypał i uzyskujemy biały kolor. Panie Mateuszu, tutaj robimy filiżanki do gipsowych form. Za pomocą tej oto głowicy wciskana jest masa porcelanowa, która tam z tyłu jest. I tak właśnie tworzy się filiżanki. Pan tu ma swoją pracę, my idziemy kleić uszka. Tak. Wszystkie uszka są wypalane razem w parach i trzeba je ręcznie oddzielić i doczyścić te nieładne krawędzie. Może się panu uda? Precyzyjna praca. Jest okej. Jedno już zrobiłem dzisiaj. A tutaj są miejsca na to łóżko. Proszę. Jedno. Troszkę kleju. Odrobinkę. No super. Super. Moje pierwsze łóżko, ale ogólnie do końca pewny bym nie był z tego pić. Mógłbym tylko jedną filiżaneczkę wyczyścić, tak. Nabieramy szkliwa, delikatnie wybieramy i wstawiamy na dół. To teraz może ja spróbuję tak. Naszą filiżankę. O, tak pan trzymać. Tak, rozumiem, trzymam. Tak. Wkładam tak. I drugą ręką. Wyciągam? Tak, tak. Tu. Tak samo pan łapie i wylewa. I odkładamy w to miejsce, tak? Tak. Odkryłem dzisiaj zakład porcelany Śmielów. Zachęcam wszystkich do wspierania lokalnych produktów. Mateusz Zaręba.